Czy sądzisz, że nastolatkowie powinni brać udział w wyborach? Uważam, że nie, ponieważ są oni podatni na zwykłe obietnice, takie jak na przykład legalizacja marihuany, a nie na sprawy kluczowe, takie jak gospodarka czy finanse. Trudne pytanie, zwłaszcza, że nie czuję się specjalnie zaangażowany w politykę, choć każdy powinien w jakiś tam stopniu być w ramach chociażby tego, że jest obywatelem tego kraju, ale powiem tak pokrótce. Myślę sobie, że kiedy patrzy się na takie prawe bory w naszej szkole, kiedy ja osobiście patrzę na to, iż wygrała partia Ruch Palikota, na dotychczasowe posunięcie tej partii, która weszła do Sejmu, myślę sobie, że chyba lepiej byłoby, gdyby 16-latkowie jeszcze się za wybory nie brali. Oczywiście, że tak. Chyba każdy w naszym wieku chciałby spełnić swój obywatelski obowiązek. No przecież, że tak. Przecież jesteśmy już prawie dorośli i powinniśmy decydować o losach państwa. Po co mam głosować, skoro politycy i tak robią to, co chcą? Jedyne, co wiem, to, że nie warto głosować, bo każdy polityk obiecuje co innego, a i tak tych obietnic nie dotrzymuje. Miałabyś okazję, poszłabyś na wybory? Jak ona pójdzie, też pójdę. No, ja nie wiem. To znaczy, ja się na polityce nie znam, nie mieszam się w te sprawy. Ja wolę trochę bardziej lejtowe tematy młodzieżowe, a nie jakieś dla dorosłych. Według mnie 16-latek może brać udział w wyborze na prezydenta. Czy nastolatkowie powinni brać udział w wyborach? Tak, uważam, że powinni brać udział w wyborach. Bo to jest tak, że idzie ci taki 16-latek, nie wie, po prostu nie zna kandydatów, nie interesuje go to, strzela na chybił trafił, a wtedy się wszyscy dziwią, że jesteś nie tak, no sorry, nie, ale nie powinno. No później wszyscy narzekają w sumie.